Nazywam się Lena. Chodzę do szkoły podstawowej imienia Unitów Drelowskich w Drelowie. I będę mówiła wiersz Konrada Dziennika, bajka o mrówce Charówce. Raz w mrowisku mrówka mała bardzo mocno się starała. Chciała bardzo się wykazać i musiała w nim pokazać, że jest mądra, pracowita, że z niej mrówka znakomita. Ktoś odmawiał? Ona mogła, nawet kiedy za nie mogła. Ktoś nie wiedział? Ona znała. Dodatkową pracę brała. Ktoś gdzieś znikał? Ona była. Ktoś coś zepsuł? Naprawiła. W ciągłym biegu mrówka żyła. Popłakała czasem skrycie, lecz kusiło lepsze życie. Chciałaby ją docenili, za jej pracę wyróżnili, za jej wiedzę awans dali, z jak najlepszej strony znali. Inne mrówki, chociaż lenie, też dostały pożywienie. Nawet awans dostawały, bo królową lepiej znały. Mrówka jednak harowała, nieustannie pracowała. Mało piła, mało jadła. Tak robiła, że aż padła. Jaki morał z tego płynie? W życiu pracuj lepiej głową, albo znajdź sobie pracę nową. Recytatorów było 27. Obrady były bardzo ciężkie, ponieważ we wszystkie trzy jurorki miałyśmy problem z wybraniem osób, które pojadą do Lublina na turniej wojewódzki. W większości poziom był wyrównany, był bardzo wysoki, aczkolwiek te pojedyncze osoby, które zostały właśnie tutaj przez nas dostrzeżone i nominowane, jak najbardziej się wyróżniały. Właśnie widać, że już zaczynają łapać, o co chodzi, wchodzą powoli w ten świat recytacji i prawdopodobnie mogą też w przyszłości osiągać wyższe tutaj noty i wyższe jakieś miejsca. Tematyka była w tym roku bajki, baśnie oraz legendy. Najwięcej było jednak Tuwima. Aczkolwiek także była legenda związana stricte z powiatem bialskim. Do Lublina pojadą 4 osoby. Ze szkoły podstawowej w ogóle kategorie były takie, że były kategoria klasy 1-3, stąd jedna osoba, kategoria 4-6, klasy 7-8 oraz szkoły ponadpodstawowe. Myślę, że jak najbardziej macie Państwo szansę na to, żeby powiat bialski odniósł sukces. Nazywam się Kacper Zacharuk, chodzę do szkoły podstawowej imieniem Unitów Drelowskich w Drelowie, chodzę do 5 klasy, powiem wiersz Konrad Dziennik, kura co leczyła szczura. Przyszła kura leczyć szczura. Źle wyglądasz, panie szczurze. Widzę, masz problemy duże. Już po skórze widzę szczurze. Zaburzenia jakieś duże. Jesteś blady, oczy szkliste. To problemy oczywiste. Chyba włosy wypadają. Kury to się na tym znają. Pokaż język. Widzę plamy. Tu chorobę jakąś mamy. Stoisz prosto, jesteś krzywy. I masz oddech obrzydliwy. Ząb zepsuty. Śmierdzą stopy. Masz ze zdrowiem ty kłopoty. Kura długo wyliczała. O swej wiedzy zapewniała. Aż wyjęła coś z kieszeni. To twe życie wnet odmieni. Będziesz wdzięczny, daję słowo. Resztę życia spędzisz zdrowo. To specyfik jest wręcz boski. Znikną wszystkie twoje troski. Szczur jej oddał to, co miał. Chce to kupić również jeż i wiewiórka oraz sowa. Ona również chce być zdrowa. Szczur jej oddał to, co miał. Chociaż kurę
ledwo znał. Wziął pożyczkę od sąsiadki, od kolegi i od matki. Chcesz być zdrowy? Musisz dać każdą sumę. Płać. Kura gratis dorzuciła. Była jeszcze aż tak miła. Szczur zażywał, co mu dała. Ale wcale to nie działa. Jeszcze gorzej szczur się czuł. Specyfikiem tym się struł. Jaki morał z tego płynie? Nie wiesz, szczurze, zwykłej kurze, a pożyjesz znacznie dłużej. Kura na chorobach się nie znała, za to świetnie sprzedawała. Zauważył, kolejna impreza powiatowa odbywa się w Drelowie. Ogromny zaszczyt, bo tak naprawdę najlepsi z gmin powiatu bialskiego zjeżdżają się właśnie do Drelowa, żeby tutaj zaprezentować to, co przygotowali, zaprezentować bajki, baśnie, legendy, bo taki był motyw przewodni w tym roku. No i zaprezentowali się fantastycznie, tak jak myśleliśmy. Są to już, tak jak wspomniałem, po eliminacjach tak zwanych środowiskowych osoby, więc tutaj nikogo z przypadku nie ma. Dlatego tym twardszy orzech do zgryzienia oczywiście jury konkursowe ma. Myślę, co zresztą potwierdziła długością obrad, bo trwały chyba z godzinkę, więc to tylko potwierdza, że poziom był naprawdę wyrównany i ciężko było wyłonić tych najlepszych, bo wszyscy są najlepsi. Umówmy się, wszyscy są najlepsi z powiatu Wyłuskani. Także bardzo się cieszę, że właśnie w Drelowie odbywa się już trzeci rok z rzędu. W Drelowie trzeci rok, ale sam konkurs odbywa się już po raz 28. Teraz organizuje go Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wcześniej Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. No i cóż, pewnie widzimy się za rok. Była również reprezentacja na pewno lokalsów, nazwijmy to, czyli reprezentacja gminy Drelów. Trzymaliśmy za nich kciuki? Oczywiście. Trzymaliśmy kciuki na tyle, że pojawili się na podium konkursowym, także dobrze te kciuki trzymaliśmy. Oczywiście tutaj żadnej faworyzacji z tego powodu, że jesteśmy gospodarzami, nie było, bo no niestety nie udało się nikomu z gminy Drelów przejść dalej do etapu wojewódzkiego, ponieważ niestety, ale nieubłaganie, tylko pierwsze miejsce przechodziło do następnego etapu. No niestety wśród tych osób nie było nikogo z Drelowa, aczkolwiek poziom jest naprawdę bardzo wysoki, o to dbają nasi pedagodzy i wychodzi im to świetnie. Prosiłbym w takim razie o przedstawienie wyników tegorocznego przeglądu powiatowego i kto będzie reprezentował powiat bialski w Lublinie. Powiat bialski w Lublinie będą reprezentować osoby, które zajęły pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej, a w klasach 1-3 jest to Oliwia Zieniuk z gminy Sosnówka. Drugie miejsce w tej samej kategorii otrzymał Igor Zacharuk, zaś trzecie miejsce Alicja Kociuk. W kategorii klas 4-6 pierwsze miejsce i tym samym reprezentantka podczas etapu wojewódzkiego w Lublinie to Roxana Prochera z gminy Międzyrzec Podlaski. Drugie miejsce Alicja Wolska, trzecie miejsce Miłosz Jasiński. Wyróżnienia w tej kategorii, bo również w kategorii 4-6 były wyróżnienia, otrzymał Kacper Zacharuk i Filip Kiryluk. W kategorii klas 7-8 pierwsze miejsce i tym samym właśnie reprezentant podczas etapu wojewódzkiego to Stanisław Drygulski z gminy Piszczac. Drugie miejsce Magdalena Litwiniuk, zaś trzecie miejsce Wiktoria Wereniuk. W kategorii szkoła ponadpodstawowa pierwsze miejsce i tym samym reprezentantem podczas etapu wojewódzkiego został Maksymilian Artecki z gminy Piszczac. Nazywam się Filip Kiryluk. Chodzę do szkoły imienia Unitów Drelowskich w Drelowie. Chodzę do klasy 5. Będę mówił prozę o tytule Jak diabeł został parobkiem. Pewnego dnia biedny gospodarz orał swoje pole. Miał taki zwyczaj, że na drążkach swojej sochy zostawiał kawałek chleba, który miał mu wystarczyć za posiłek na cały dzień. Wkrótce na polu pojawił się diabeł. Jak to diabeł zawsze lubił płatać figle. Szybciutko ukradł chłopu chleb, bo spodziewał się, że chłop się bardzo rozzłości i zacznie na Pana Boga pomstować, nie wiedząc, za co go kara spotkała. Kiedy chłop
chciał się posilić, patrzy, a tu chleba nie ma. Rzecze wtedy, toć głodny jestem. Ale ten, co chleb wziął, musiał być głodniejszy. A niech tam na zdrowie, powiedział i wrócił do pracy. Pan Bóg patrzył na to zdarzenie zza wielkiej chmury i postanowił diabła ukarać. Za karę diabeł miał przez rok u gospodarza za parobka służyć. Bies, rad, nierad, musiał wykonać polecenie Pana Boga. Przyszedł więc do chłopa i tak powiada: gospodarzu, chciałbym u was za parobka służyć. Kiedy ja sam za wiele jeść nie mam, a na parobka nie mam pieniędzy, odpowiedział chłop. Ja pieniędzy nie chcę, tylko za dach nad głową i dobre słowo będę ci służył. Chłop się bardzo zdziwił, lecz nie powiedział nie. Diabeł w mig pokazał swą zwinność, robota paliła mu się w rękach, a może lepiej w łapach. Wkrótce nadeszła pora żniw i roboty w polu było co niemiara. I ani chłop się obejrzał, jak parobek całe żyto zżął. Chłop stanął jak wryty, kiedy na pole popatrzał. No dobra, ale jak to teraz wszystko do stodoły zwieść? Zapytał głośno. Nagle zerwał się ogromny wiatr. Coś zahuczało. Tumany kurzu zakryły chłopu oczy. Uciekł więc szybko do swojej chałupy, kiedy wyszedł na podwórze i własnym oczom uwierzyć nie mógł, kiedy na pole popatrzał. Na polu nie było ani jednego snopa, bo wszystkie zostały do stodoły zwiezione. I wtedy Jezus Maria, a jakże to? I wtedy pojawił się diabeł w swojej czarciej osobie i powiedział: dziś moja służba się kończy, a com zrobił, to za ten chleb, com ci go wziął, bo ja, chociaż diabeł, to nie złodziej i mam ci ja swój honor.